Nagrodą w systemie etycznym chrześcijańskim jest wieczne życie w niebie i doświadczenie rozmaitych rozkoszy z tym związanych. Podobnie jest zresztą w świecie muzułmańskim, to tam już bardziej konkretnie są zarysowane te uciechy. Jest to po prostu seks z dziewicami, tylko ciekawe skąd się biorą dziewice w proporcji 70 do 1. No i jest też to sprawa tego tłumaczenia, że być może chodziło o wisienki, a nie wcale nie o kobiety. No a wisienki, prawda, w kraju, gdzie oaza jest wszystkim, a pustynia jest zagrożeniem, jest zrozumiałe. Natomiast jest domniemanie, że ten, kto jest bez grzechu, tak, albo tych grzechów odpowiednio mało popełni, czy też żałuje, że je popełnił i tam jest pogodzony z Bogiem, no to będzie żył wiecznie, w szczęśliwości. Natomiast ten, kto nie, no, zasługuje na miliardy lat kary. Jest to dosyć, znaczy miliardy lat, no bo po prostu nieskończoną ilość, długość trwania, znaczy w piekle, i który będzie polegał na nieustannych męczarniach. Zabawne jest to, że właśnie dziecko, które na przykład nie z własnej winy nie jest ochrzczone na przykład, ma zasługiwać na miliardy lat kary, natomiast jakiś byle zbrodniarz, który się pogodzi z Bogiem, nagle Bóg mu wszystko wybacza i czyli jest to kompletnie nie do pojęcia, no i wtedy się mówi właśnie, że Bóg nie podlega ludzkiemu osądowi. No dobrze, może i nie podlega, tylko jest dosyć zabawna sprawa, bo sprawa piekła jest, które już wierzy na przykład w Polsce, kraju katolickim, dosyć religijnym, tylko 20% wierzy w piekło. No w niebo to wierzą, no bo w przyjemne rzeczy się wierzy. Zupełnie inaczej niż postać z filmu Seinfeld, George Costanza, który wierzył w Boga tylko for the bad things, tylko w to zło, że Bóg go ukaże. Natomiast nie wierzy w Boga dlatego, że jeszcze się na nim zmiłuje, czy coś takiego, czy coś takiego. Natomiast zazwyczaj wierzy się w rzeczy przyjemne. Unika się myślenia o tamtych i to też jest znajduje swoje odbicie w przekonaniach religijnych. No i tylko tak, kto by chciał, oczywiście nikt by nie chciał żyć wiecznie w piekle, no wiadomo. Natomiast kto by też chciał żyć wiecznie w ogóle i albo w niebie? W niebie jesteśmy duszą, teoretycznie, tak, czyli nie mamy ciała, a to ciało jest źródłem przyjemności, tak samo jak jest źródłem bólu. Więc trudno sobie uzmysłowić, jakie to byłoby ta przyjemność dla samej duszy. No ale być może to by było jeszcze jakoś inaczej. Jakoś to jest ciekawe, że jak przychodzi opisać niebo, to jest to oczywiście, nie ma żadnych konkretów, dlatego nikt stamtąd nie wrócił, by go opowiedzieć, tak? Więc, ale kto by chciał żyć wiecznie? Przecież ludzie są znudzeni, tak? Często. Jeżeli by mogli nawet robić mnóstwo ciekawych rzeczy i mogli tam robić co chcą, to i tak w końcu pewnie byliby znudzeni i zmęczeni, czy też może nie, jakby to właściwie wyglądało. Być może niektórzy ludzie chcieliby żyć wiecznie, ja bym nawet chciał nawet może i żyć wiecznie. Na przykład na pewno uważam, że te kilkadziesiąt lat, które człowiek tu ma, jest to troszkę krótko. Ale czy to jest taka super nagroda, przynajmniej dla wielu osób, to już można się zastanawiać.